miałeś kiedyś takie same myśli jak ja. Stoisz samotny na przystanku. Ludzie mijają ciebie, nie zwracając uwagi na twoją egzystencję. Nie bierzesz udziału w życiu społecznym. Jesteś obserwatorem. Grupka nastolatków sprawdza rozkład jazdy. Rozmawiają o wszystkim i o niczym. Imprezy, alkohol, nienawiść do szkoły. Pragniesz chociaż przez chwilę stać się taki jak oni i prowadzić niczemu niesłużące konwersacje o czymś, co cię kompletnie nie interesuje, ale nie potrafisz tak po prostu pogadać z innym człowiekiem. Starsza pani opiera siatki z zakupami o niski ceglany murek tuż obok ciebie. Zmarszczki i czarna jak smoła chusta zakrywają jej prawie całą twarz, z wyjątkiem tych nieskazitelnych, bladoniebieskich oczu. Czy to nie piękne, że są one jedyną częścią naszego organizmu, która się nie starzeje, a zarazem zwierciadłem naszej duszy? Ciekawe, jak musi się czuć człowiek, który je stracił. Czy on? Wybiła 14:35 i zza rogu wyłoniła się ta dziewczyna. Jak każdego dnia najbardziej wyczekiwane jest wybicie tej właśnie godziny, kiedy po udręce i drwinach, jakie przyniosło na ciebie życie, nareszcie możesz nacieszyć się widokiem swojej przystankowej miłości. Kruczoczarne włosy opadające na ramiona, brązowe oczy i nieskazitelna cera nienaruszona makijażem. Czarna sukienka z falbankami pokryta malutkimi białymi kropeczkami nadawała jej wdzięku, a zarazem czyniła z niej dojrzałą kobietę. Momentami, kiedy nasze spojrzenia się spotykały, mogłem wyczytać z jej oczu ogromne brzemię, które spoczywało na jej barkach. Jest inna niż wszystkie dziewczyny. Wiesz to. Ona jest perfekcyjna. Ideał i ty. Zbłąkana dusza rzucona na głębokie wody codziennych obowiązków i interakcji z rówieśnikami w szkole. Stoisz i obserwujesz. Samochody, autobusy, pasażerów i przechodniów. Zastanawiasz się, jaka historia kryje się za każdą z tych zamyślonych twarzy. I tak godziny mijały, aż przyjechał autobus, który zabiera cię do twojego świata. Moja historia tak właśnie by się skończyła, gdyby nie pewna myśl, która zmieniła moje życie na lepsze. Kiedy pijesz kawę w kawiarni i obserwujesz przechodniów, zaczynasz wyobrażać sobie cel ich podróży. Ich rodziny czekające w domu, normalną egzystencję uczestników życia społecznego. Czasami samotność sama narzuca ci ich cel podróży. Cel, do którego wszyscy dążymy. 14:35. I znowu ona. Ciekawe, czy wie, kim jestem. Ciekawe, czy mijając mnie każdego dnia choć raz, zastanowiła się, jaką rolę w jej życiu może odegrać nieznajomy z ulicy. Jaką rolę mogę odegrać w nim ja. Ile osób zastanawia się nad losem współtowarzyszy dnia codziennego, mijanych po drodze do własnego celu? Ja tak. Myślę o każdym z osobna. O tym mężczyźnie w czerni, który biegnie z bagażami do taksówki. O parze z mojej klasy, która siedzi w kawiarni dwa stoliki dalej i udaje, że mnie nie zna. O tej dziewczynie, która w każdy piątek przychodzi do mojej kawiarni i czyta z zapałem i nutką podniecenia lektury szkolne w kącie lokalu. Lalka? Serio? Gdybym tylko odważył się do niej podejść i zdradzić jej, jak kończy się ta książka, zaoszczędziłbym jej zawodu. Kiedy następnym razem zorientujesz się, że nieznajomy przechodzień na ulicy patrzy na ciebie, zastanów się, o czym on może sobie myśleć. Jak ona się niegustownie ubrała? Gdzie ona się tak śpieszy? Ciekawe, jaki będzie jej koniec. Kiedy myśl ta przeleciała przez moją skoncentrowaną o godzinie 14:35 na rogu ulicy głowę, poczułem się jak nowonarodzony. W końcu znalazłem powód, aby zaistnieć w jej życiu. Być kimś więcej niż tylko nieznajomym, który nie potrafi podejść i wykrztusić z siebie ani jednego słowa na przywitanie, czy odpowiedzieć uśmiechem na jej piękny i wesoły, pełen życia i barw uśmiech. Cóż za piękna deszczowa noc, pomyślałem idąc wzdłuż drogi prowadzącej do poradni specjalistycznej Azyl. Swoją drogą ciekawa nazwa gabinetu dla obłąkanych. To tak jakby osoby z problemami przychodziły tam, żeby uciec od świata i problemów, tylko po to, żeby opuścić Azyl zaraz po skończonej sesji i ponownie zderzyć się z ciężarami życia codziennego. Zastanawiasz się pewnie, po co tam idę. Czyżbym potrzebował pomocy?
Nic z tych rzeczy. Już od miesiąca staram się ustalić plan tygodnia mojej przystankowej miłości, a najczęściej odwiedzanym przez nią miejscem poza domem i szkołą była ta lokacja. Justyna, jak udało mi się ustalić podczas wizyty w jej szkole, miała problem z własnym życiem. Po kolejnej już nieudanej próbie samobójczej jej kochający rodzice postanowili zapisać ją do psychologa. Jakby to miało w czymś pomóc. Każdy ma problem i jeżeli sam sobie z nim nie poradzi, nikt nic na to nie poradzi. Kiedy dowiedziałem się, że moja miłość życia chciała mnie opuścić bez mojej zgody, wpadłem w szał. Nie wiedziałem, co robić. Przedstawić się jej już teraz, czy może zaufać jej rodzicom, poczekać odrobinę dłużej i przygotować odpowiedni plan działania. Wziąłem kilka głębokich wdechów i uspokoiłem się. Wybiła 18:45 i po raz kolejny zza ogromnej czerwonej bramy wyłoniła się wątła postać licealistki. Przywołało mi to od razu na myśl scenę z Naznaczonego. Szkoda, że nie potrafię wychodzić z ciała. Ułatwiłoby mi to przebywanie z Justynką. Mógłbym co wieczór kołysać ją do snu. Z marzeń wyrwał mnie trzask zamykanych drzwi do czarnej Toyoty Avensis. Perfekcyjnie. Mruknąłem sam do siebie. Jak w każdy piątek, tak i dzisiaj drogę z poradni do domu pokonała taksówką, gdyż rodzice wyszli do teatru zaczerpnąć cotygodniowej dawki nudy i przepychu wiejących od tej nowoczesnej pseudosztuki. Gdyby tylko wiedzieli, jaką sztukę przygotowałem na dzisiaj, na pewno zostaliby w domu podziwiać moje dzieło prawdziwego artysty. Nie musiałem gonić taksówki. Dobrze wiedziałem, gdzie mieszka, więc spokojnym krokiem ruszyłem w stronę mojej własnej sceny, gdzie już czekała na mnie główna bohaterka mojego spektaklu. Kamienica, która ukazała się przede mną po 10-minutowym spacerze, pamiętała maszerujących tymi ulicami niemieckich żołnierzy. Mimo to była zachowana w perfekcyjnym stanie. Wysunięty przed lico ściany gzyms, ozdobiony liśćmi laurowymi i gargulce spoglądające na przechodniów z góry, które strzegły każdego rogu budynku, nadawały mu dostojnego, można by rzec, mrocznego wyrazu. I znowu ogromne drzwi wejściowe, lecz tym razem czarne. Serce zaczęło mi drżeć na samą myśl, że już za chwilę dostąpię zaszczytu poznania mojej przystankowej miłości. Z odrętwienia wybudził mnie dzwon kościelny oznajmiający światu godzinę 19:30. Kurwa, wystarczająco już czasu straciłem na gapieniu się w kawał drewna. Czas zacząć działać, bo zaraz ktoś nabierze podejrzeń, widząc mokrącego na deszczu chłopaka, wpatrującego się cały czas w jeden punkt. Przebiegłem przez ulicę i wszedłem przez czarne drzwi na malutki dziedziniec otoczony murami kamienicy. Z wnętrza budynek jeszcze bardziej przytłaczał swoją aurą. Lampa znajdująca się nad wejściem była zepsuta. Jedyne światło dawał blask telewizorów odbijający się w oknach kamienicy wychodzących na dziedziniec. Wyglądało to jak ogromny potwór, który w swe sidła złapał całą ludzkość, faszerując ją niebieskim światłem telewizyjnej manipulacji. Przeszedłem cały skwer, na którym rosła trawa. W centrum stał ogromny klon, na tyle zmęczony wiekiem, że potracił już wszystkie liście. Wyglądem przypominał starca siedzącego na fotelu, któremu wypadły siwe włosy, czekającego na kogokolwiek, komu mógłby opowiedzieć swoją historię o latach spędzonych w tym miejscu. Ludziach, którzy go mijali, nawet nie zwracali na niego uwagi. O sekretach, które zostały wypowiedziane pod jego gałęziami. Zbrodniach, o których świat nie ma bladego pojęcia. Dotarłem do klatki z krętymi schodami prowadzącymi do mojego celu. Po drodze na szczyt mijałem pancerne drzwi do domów bogaczy, którzy najwidoczniej bali się niezapowiedzianych gości, montując coś takiego. Ciekawe, jakie cenne skarby skrywa każde z tych pomieszczeń. Co jest tak cennego, że strzec tego musi ogromny kawał żelaznej płyty. Kiedy dotarłem na sam szczyt, moim oczom ukazały się dębowe drzwi przeznaczenia. Biorąc pod uwagę deszcz, który padał na zewnątrz, zdjąłem buty, zanim podszedłem do drzwi. Wolałem nie zostawić w środku żadnych oznak mojej obecności, a ślady na klatce mógł zrobić każdy. To był ten moment. Kiedy pukałem do drzwi, całe życie przebiegło mi przed oczami, a gdy ujrzałem nieskazitelną twarz osoby, która otworzyła mi je, moje serce stanęło. Nareszcie moja miłość mnie ujrzy. Dowie się o moim istnieniu. Wybacz nagłe najście o tej porze. W
wymamrotałem. Wyładował mi się telefon, muszę powiadomić rodziców, że spóźnię się na kolację. Jesteś jedyną osobą, która otworzyła przede mną drzwi. Jasne, nie ma sprawy. Poczekaj tu chwilę, zaraz przyniosę telefon. Udało się. Oto stałem w drzwiach jej mieszkania. Na pierwszy rzut oka niczym nie różnił się od typowego wypasu bogaczy, jednakże w odróżnieniu od reszty, dzięki ciepłemu kolorowi ścian i zdjęciom rodzinnym poustawianym na szafce, dało się poczuć przyjemny klimat tego miejsca. Zamknąłem drzwi i poczekałem na przyjście Justyny. Czy my się przypadkiem nie znamy? Odparła dziewczyna, podając telefon. Cóż, wydaje mi się, że odjeżdżamy z tego samego przystanku prawie codziennie. No właśnie, wiedziałam, że cię skądś kojarzę. Jedyny stały, niezmienny punkt na tym przystanku, nie licząc rozkładu jazdy. Dodała lekko chichocząc pod nosem. Zgadza się. Nie myślałem, że będziesz mnie kojarzyć. Zazwyczaj zwraca się uwagę na niecodzienne sprawy. Jak nieznajomy proszący o telefon wieczorową porą. Mogłabym pomyśleć, że chcesz mnie zabić, czy co gorsza okraść dom. Skwitowałem jej wypowiedź lekkim uśmiechem, po czym wybrałem numer do jej mamy. Kiedy odebrała, wziąłem kilka szybkich oddechów, po czym rozłączyłem się. Ciekawe, co poczuje ta kobieta, kiedy wróci do domu i uświadomi sobie, że to nie były przypadkowe oddechy jej córki. Niestety nie odbiera. W każdym razie dziękuję za pomoc. Odparłem, zwracając telefon prawowitej właścicielce. Trochę zrobiło mi się smutno na myśl, że to już koniec. Taka miła dziewczyna. Cieszę się, że została moją pierwszą przystankową miłością. Chwyciłem ją za rękę. Zdziwienie, jakie malowało się na jej twarzy, sprawiło, że jeszcze bardziej pokochałem tę niewinną istotę. Organizm wykończony lekami i ostatnimi przejściami był zbyt słaby, żeby oswobodzić się z mojego uścisku. Przyłożyłem rękaw mojej bluzy do jej twarzy i zatorowałem dopływ powietrza. Doszło do mnie, jakim zrządzeniem losu trafiło na duszeczkę tak wątłą, że wystarczyło lekko przycisnąć kawałek tkaniny do jej ust, by straciła przytomność. Upewniłem się, czy na jej ciele nie ma oznak szarpaniny. W sumie dziwne by było, gdybym takowe znalazł. Justyna była tak oszołomiona i słaba, że nawet nie stawiała oporu. Prawdę mówiąc, zapach w połączeniu z kształtami jej ciała wprawił mnie w stan błogości. Mogę powiedzieć, że to był najpiękniejszy moment mojego życia. Sam na sam z prawdziwą miłością, okazując jej, jak bardzo ją kocham. Po wypełnieniu marmurowej wanny włożyłem jej nieprzytomne ciało do wody. Wyjąłem brzytwę z golarki jej ojca i położyłem telefon, który uprzednio lekko zmoczyłem wodą na płytkach obok wanny. To koniec, powiedziałem na głos, tak jakbym chciał przekazać tę istotną wiadomość Justynie. Pamiętaj, że zawsze będę cię kochał. Wypowiadając te słowa, jednym zamaszystym ruchem przejechałem żyletką po nadgarstkach dziewczyny. Cienkie stróżki purpurowej substancji zaczęły mieszać się z wodą. Zacząłem płakać. Uwierzcie mi, nie ma nic piękniejszego od przeżywania końca ze swoją ukochaną. To uczucie, kiedy jesteś z nią jednym i wiesz, że w tym konkretnym momencie jest ona tylko twoja. W moim telefonie zabrzęczał budzik, przypominając, że czas nagli. Lada chwila jej rodzice mogli wrócić z teatru i zniszczyć naszą chwilę. Pocałowałem ją na znak mej miłości i opuściłem ją na zawsze. Już teraz wiem, że jesteś tylko moja. Oczami wyobraźni wpatrywałem się w jej duszę stojącą u mego boku. Już na zawsze będziemy razem. Z nostalgią wspominam tamten wieczór pojednania z moją pierwszą przystankową miłością. Moja sztuka spodobała się jej rodzicom, sądząc po szlochach wydobywających się z ust matki po odjeździe ambulansu z dziewczynką, która popełniła samobójstwo. Mogłam oddzwonić. Uratowałabym ją, gdybym zadzwoniła do niej jeszcze raz. Zgaduję, że właśnie z takimi myślami bije się teraz biedna kobieta, która przeżyła swoje własne dziecko. Faktem jest, że gdyby oddzwoniła do swojej córki, mój plan spaliłby na panewce, ale stwierdziłem, że nie przystoi używać telefonu podczas trwania spektaklu. Cóż, mój spektakl też dobiegł końca wraz z odjazdem ambulansu wiozącego zwłoki do kostnicy. Po tym wieczorze uświadomiłem sobie, jak bardzo nieprzyjemny jest widok krwi. Te żyły i purpura się z nich wydobywająca. Na samą myśl przechodzą mnie ciarki.
Będę o tym pamiętał, kiedy następnym razem odwiedzę Klaudię w jej przytulnym mieszkanku na peryferiach miasta. Mam nadzieję, że będzie tam na mnie czekała. Autor San. Czytał Kwadrotes.